Dzień dobry, dobrze, że jesteś. Niech w Twoim sercu będzie przekonanie, że Bóg Cię kocha i że jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Dzisiaj, kiedy patrzyłem na tę Ewangelię, odkryłem to, że Ewangelia jest niezgłębiona. Czytam Słowo Boże już od lat i za każdym razem poznaję, że Bóg może powiedzieć do mnie coś więcej. I zachęcam Cię do tego, żeby otworzyć serce i powiedzieć: Boże, co Ty chcesz do mnie powiedzieć? A zobaczysz, przekonasz się, że Bóg naprawdę mówi i to, znając Twoją historię, sytuację, chce Ci pomóc. A druga rzecz to jest post, bo to jest temat wiodący dzisiaj w Słowie Bożym. Warto pościć. Ja pamiętam 2 lata temu chciałem powiedzieć Bogu, znaczy powiedziałem Bogu, co chcesz, Boże, abym zrobił, abym naprawdę mnie zabolało i żebym poczuł, że to jest od Ciebie. I co się stało? Stało się, że miałem takie przekonanie, żeby odstawić chleb. I odstawiłem. I powiem, że o wiele lepiej się czuję, mam więcej siły, energii. I to było dla mnie dobre. I za każdym razem, kiedy poszczę z miłości do Boga, On mi pokazuje, że ten post jest na zdrowie dla mnie. Że to jest moja troska o Niego, a Jego troska o mnie. I też zachęcam Cię, żeby pościć, mimo to, że to jest trudne. Ale dzięki temu, że pościmy, Bóg troszczy się o nasze zdrowie i w duchu jesteśmy silniejsi. Wszystkiego dobrego. Cześć.